Dobry wieczór, witam serdecznie, Kamilu. Dobry wieczór, witaj Beato i witajcie wszyscy drodzy kochani widzowie. Witajcie kochani, korzystamy z portalu, jakoś udało nam się złapać. Korzystamy dzisiaj z otwartego portalu, słuchajcie, zobaczcie na datę 22.11.22 albo jak to woli 11.22.22, tak jak u mnie. Także tutaj mamy, słuchajcie, 22, no 22 już tak jakby nam było, ale prawie że. Także jeszcze ten podmuch, tak, jeszcze tego 22 jest. Witamy serdecznie, dzisiaj będziemy się uzdrawiać, słuchajcie, czyli samo uzdrawianie, nie my będziemy was uzdrawiać, tylko wszyscy, każdy z osobna będzie się uzdrawiał sam przez wiedzę o tym, tak? Czyli najpierw trzeba posiąść wiedzę w ogóle, że można się uzdrawiać, że coś takiego jak samo uzdrawianie istnieje. To może na początek dowiemy się w ogóle, co to jest. Co to jest to samo uzdrawianie? A więc, samo uzdrawianie, no to tak w skrócie mówiąc, oczywiście jest to wykorzystanie zdolności naszego organizmu do przywrócenia równowagi. Nasze ciało, nasz organizm ma w sobie taką wbudowaną tą mądrość i wiedzę, jak wracać tak intuicyjnie do równowagi. No i po prostu tylko od nas zależy, czy my to wykorzystamy, czy jednak właśnie będziemy żyć w taki sposób nieświadomy i szli w tą drugą stronę, czyli gdzieś tam w stronę jakichś zaburzeń, dysfunkcji, chorób. To taka najkrótsza definicja, jaka mi przychodzi do głowy. Po prostu wykorzystanie naturalnych zdolności ciała do przywrócenia równowagi w ciele, na każdym możliwym poziomie, począwszy od tego najgłębszego, czyli ten energetyczny, z którego wszystko później jakby się wynika i na wszystko się przejawia, poprzez właśnie ten poziom mentalny, emocjonalny, no i ostatecznie fizyczny, w którym to wszystko, co jest tam właśnie głębiej, niżej, te poziomy, co mówiłem, się manifestują już na tej powierzchni fizycznej, więc to tak bym w skrócie ujął. Okej, okay. Tak. Czyli co możemy uzdrowić, tak? Tak jakbyśmy chcieli tak się zastanowić, no bo ktoś powie, że jest chory fizycznie, tak? Czyli że mamy jakieś choroby, ale też można, nie wiem, no mieć duszę chorą, prawda? Tak, psychika na przykład, nie? Układ, no to wszystko to związane z układem nerwowym, z naszym umysłem, że jakieś pewne też takie i dysfunkcje, i zaburzenia w umyśle, w tej sferze mentalnej. No, sfera emocjonalna to też tą sferą duchową połączona jest ze sferą duszy, więc tak naprawdę te przywracanie równowagi, ta harmonizacja, uzdrowienie tyczy się wszystkiego, począwszy właśnie od takich typowo już fizycznych spraw związanych gdzieś właśnie z naszymi narządami czy z układami w naszym ciele różnymi, po te sprawy takie bardziej już subtelne, też takie głębiej emocjonalne, mentalne, psychiczne. Też na zewnątrz nas, by się wydawało, relacje różnego rodzaju, to też ze światem, z bliskimi, też biznesowe takie sprawy, z pracą swoją, to też można uzdrawiać poprzez świadomą pracę nad sobą, właśnie w taką świadomą, wewnętrzną pracę. Więc no de facto uzdrawianiu, harmonizacji, równoważeniu może ulec wszystko, kwestia tego, czy tego chcemy, czy to świadomie wybierzemy. Tak, tak, no i z czym mamy problem, tak? Bo może być tak, że ktoś ma w jednym dziale problem, jakby życiowym, tak? I w innych sobie dobrze radzi, no ale pytanie właśnie, czy jestem w pełni, tak? Bo z tego, co już prawdopodobnie wiecie z naszych tutaj spotkań, audycji, o tym, co Kamil mówił, że aby być w pełni zadowolonym, szczęśliwym, to trzeba być spełnionym w zdrowiu, w szczęściu i w relacjach, tak? Taka obfitość, żeby była. Czyli tutaj wspomniałeś może o relacjach. To może tak pierwsze mi, co przyszło, to może powiedzmy o tych relacjach. Jak można wpłynąć na uzdrowienie, na samo uzdrowienie relacji? Czyli jeżeli po pierwsze no ta informacja, że mogę uzdrowić to, tak? Czyli że ja mogę to uzdrowić. Jak się do tego zabrać? Tak, i też często relacje na przykład się przekładają już na ten poziom fizyczny, że wiele takich chorób fizycznych bierze się z różnych nieuzdrowionych relacji, czy to tych, które mają miejsce obecnie,
czy też tych takich starszych z przeszłości, gdzie zostały one niezakończone, w sensie nie zostały uzdrowione, czy tam dalej jakiś tkwi konflikt w nas z tą przeszłością, tymi racjami, więc tu też, jeśli mówimy o tych wszystkich poziomach i emocjonalnych, i mentalnych, psychika, ciało, to one się wszystkie łączą i też całością jesteśmy, ten ciało, umysł i duch. No i często właśnie jeden poziom ostatecznie się przekłada na drugi, no a te ciało fizyczne to tak naprawdę ono manifestuje te problemy, konflikty, jakiś też opór na tych głębszych poziomach, tam właśnie tym emocjonalnym, czy mentalnym, czy w relacjach. No jeśli chodzi o relacje takie same, to jak zadałaś pytanie, jak możemy uzdrowić relacje, to przede wszystkim musimy tego chcieć, musimy głęboko tego widzieć też to, że to nam nie służy. To jest taki pierwszy krok, bo zauważyłem, że często jest tak, że wiele osób w relacji, które są jakieś takie niesharmonizowane, obwinia drugą stronę, czy gdzieś tam całą tą właśnie winę, czy te całe tak zwane zło kieruje w kierunku drugiej strony, że to jest powód tej relacji taki jest przez tamtą osobę. Nie widzimy właśnie też tego w nas. I taki pierwszy krok to jest właśnie, żeby przyznać się przed samym sobą i wziąć też odpowiedzialność za to, że też ja jestem częścią tej relacji i też dużo ode mnie zależy. I nawet jeżeli ja się czuję źle w tej relacji, czy to właśnie na poziomie umysłu, emocji, czy nawet już tak fizycznie to się zamanifestowało, to żeby wziąć odpowiedzialność za siebie, że to jeżeli chcę z tego wyjść i się poczuć dobrze, to muszę przestać jakby tą drugą stronę obwinać, czy się na niej skupiać, czy mieć tam wszystko za złe, tylko wziąć się po prostu jakby w garść za siebie i to zobaczyć sobie, że to ostatecznie nasze myśli, nasze przekonania, nasze interpretacje powodują, że tak teraz się czuję, a nie inaczej. No to taki jest pierwszy krok właśnie, żeby wziąć odpowiedzialność za siebie i to też się tyczy wszystkich innych uzdrowień, nie tylko relacji, ale generalnie tego wszystkiego, co o tym mówimy. A druga sprawa to jest rozwiązywanie konfliktów już, nie? Czyli wiesz, rozmowa, ukazanie perspektyw i naszej, zrozumienie też perspektywy drugiej strony, czyli ta empatia, inteligencja emocjonalna, to też jest ten taki zakres bardzo szeroki i też są już teraz fajne książki z inteligencji emocjonalnej, które właśnie fajnie pokazują, na czym polegają relacje, skąd się biorą często konflikty. To jest bardzo ważny temat, żeby właśnie rozmawiać, swoją też stronę przedstawić, swoją perspektywę, otworzyć się na człowieka właśnie pod tą empatię taką, żeby też starać się poczuć i zrozumieć drugiego człowieka, czemu on tak postępuje, jakie ma oczekiwania, jakie ma potrzeby, jakie ma pragnienia, wyjaśnić to. No i tu jak zawsze tak ostatecznie już tą energią, która uzdrawia, to jest miłość, czyli też i te wszystkie pochodne tak zwane od miłości, czyli to przebaczenie i akceptacja, nie? Czyli też zaakceptować sytuację taka, jaka jest, nie tkwić w tym oporze, w tym konflikcie, tylko po prostu się z tym pogodzić, zaakceptować, że tak jest. No i to wybaczenie, miłość właśnie. Ewentualnie, jeżeli ta relacja jest toksyczna, to też często jest tak, że warto ją po prostu uciąć i zakończyć to i iść dalej, więc to tak bym też w skrócie ujął. Czyli tak, akceptacja i wybaczenie, czyli tutaj bym tak powiedziała, że żeby dojść do akceptacji, to trzeba jakby wybaczyć, a akceptacja to taki przedsionek miłości. Tak, no bo jakby jeżeli nie zaakceptujemy kogoś, to tak naprawdę nie możemy pokochać. I tutaj myślę, że taki ten twoja wypowiedź to była głównie relacje partnerskie, tak? No ale to też są wszystkie nasze inne relacje, czyli zawodowe, w rodzinie, bo to tak, całe wszystkie, nasze tutaj... Wszystkie. Znajomości jakieś też tam wśród kolegów, przyjaciół i tak dalej. No de facto wszystkie relacje i to się opiera na tych samych wzorcach. I tak samo te mechanizmy funkcjonowania tych energetyczne działają. No i myślę, że to są takie właśnie narzędzia kluczowe, czyli akceptacja, wybaczenie, plus też zrozumienie tego konfliktu na głębszym poziomie. Czemu tak jest po prostu i zobaczenie, uświadomienie sobie też w tym swojej postawy, bo często też jakieś tam dysfunkcje, choroby się pojawiają w tej relacji wskutek tego, że jedna ze stron po prostu trzyma w sobie wszystko, trzyma w sobie te emocje, gdzieś tam dusi to w sobie, czy tam gdzieś tłumi, czy na przykład nie mówi swojej prawdy, nie może po prostu czuć się swobodnie, tego typu właśnie różne takie wzorce postaw. Ich jest o wiele tam więcej, ale to tak mniej więcej o to chodzi. I żeby też zobaczyć właśnie, jakie
jaka moja postawa w tej relacji z drugim człowiekiem, jakie moje takie też wzorce myślowe, jakie mam przekonania, jak też sposoby reagowania, co to wszystko powoduje, jakie to też takie może być pod pewien sposób, wiesz, dysfunkcyjne i takie no, negatywne w ten sposób, że szkodzi mi to. Więc to też jest warte i ważne, aby sobie uświadomić, jak ja sam w tej relacji się zachowuję, jak po prostu myślę i czy mi to po prostu służy, czy bardziej szkodzi i też pracować nad swoją postawą. To jest bardzo ważne. Tak. No bo tutaj trzeba sobie zdać sprawę, że no te każde relacje budzą w nas emocje, tak? A to te emocje, które wypływają z tych relacji, powodują, no i teraz pytanie, czy te emocje są pozytywne, czy powodują, że wzrastamy, czyli unoszą nas do góry, po prostu odfruwamy, odlatujemy. No nawet, słuchajcie, relacja pracy, tak? Wyobraźcie sobie tak, że chodzimy do pracy, która nas dołuje, nie wiem, skręca nas w żołądku, nerwy tracimy, a idziemy do pracy, nasze zajęcie zawodowe, które po prostu kochamy to, co robimy, tak? Codziennie w związku z tym i ta radość wypływająca, słuchajcie, my nie idziemy do tej pracy, my tam fruniemy po prostu, dlatego że nie możemy się czekać, żeby zabrać się za to, co jest naszą pasją. I w związku z tym, no, z nas to wypływa i w związku z tym zarażamy wszystkich i wraca to do nas. No i adekwatnie odwrotnie tutaj. Te emocje negatywne, niższe, które będą w tych relacjach naszych powodowały choroby. Tak, to tak wygląda i naprawdę warto jest tak samemu spojrzeć na z boku tak trochę na swoją właśnie relację ze wszystkimi ludźmi gdzieś tam bliskimi też. Najbardziej na te, które są takie no właśnie nieharmonijne i zaobserwować to i tak zweryfikować, czy my jesteśmy w tej relacji wolni, szczęśliwi, czy jesteśmy sobą, czy możemy się wyrażać swobodnie, jak jesteśmy też jakby ustawieni w tej relacji, bo też często jest tak, że te wzorce kata i ofiary są mniej lub bardziej takie wyraźne, czy czasami to takie też jest ukryte, że nawet tego na pierwszy rzut oka nie widać, ale tak jest też. I zazwyczaj zarówno jak się jest albo katem, albo ofiarą, to suma summarum tak długofalowo i tak się na tym ucierpi pod kątem właśnie tym emocjonalnym czy energetycznym i to tam wpłynie na nasze ciało, więc po prostu ta sama obserwacja i taka weryfikacja w takich znajomościach, w relacji z bliskimi ludźmi, żeby po prostu zobaczyć, no, gdzie jest ten taki niskowibracyjny zakres energii też i takie nasze funkcjonowanie. I dążenie do tego, aby być wolnym i szczęśliwym w takiej relacji. To jest bardzo ważne, bo tego brakuje często i też żyliśmy przez te wszystkie lata, tam setki lat czy tysiąclecia w takiej nieświadomości jako ludzie, że często te relacje były oparte na właśnie braku takiego swobodnego przepływu energii między ludźmi, tylko jakieś były oczekiwania, też wymagania. Cały ten system przekonań, wierzeń wokół był narośnięty i no to jest właśnie bardzo ważne, żeby tak... Tak, nikt nam nigdy nie powiedział, słuchajcie, że na przykład daną chorobę, daną dolegliwość mogą spowodować emocje. To dopiero teraz, ostatnimi laty odkładamy. Słuchajcie, chyba nie przez przypadek mam tutaj koło siebie książkę, nie wiem, to z Kamilem nie uzgadniałam, Recall Healing, czyli totalna biologia Gilberta Renault. No to właśnie to jest bardzo, słuchajcie, pomocna książka, serdecznie polecam, a zresztą w Google można sobie wpisać totalną biologię też, która się łączy z emocjami, tak? Tutaj jak sobie wynajdziemy, nie wiem, no ból, nie wiem, serca związany, poczekaj, co tu jest, jakaś gradówka. Ja tak średnio, tak niektóre się powtarzają bardzo, palce ręki, o, jak nas bolą. Dzisiaj miałam taki przypadek. Haluk skąd się bierze? Czyli to wszystko wyobraźcie sobie, że to są emocje skumulowane, tak? No i teraz ta informacja, że możesz się uzdrowić, już zaczyna ten proces. Czyli po pierwsze, co musimy zrobić najpierw? No puścić tą emocję. Być świadomym. Tak, świadomym. Tak, być świadomym. Po prostu i podjąć decyzję, intencję, aby to zmienić. Ale ta świadomość jest kluczowa, żeby zauważyć to od innej strony, od strony tego, że to właśnie emocje, czy nasza postawa, czy w ogóle jak ta relacja wyglądała w przeszłości, doprowadziła nas do tego punktu. No ale to jest ten nowy paradygmat już całkiem, no bo jeszcze żyjemy jako ludzie
Oczywiście już sporo osób żyje w tym nowym paradygmacie, ale też bardzo dużo jeszcze tkwi w tym starym, gdzie w ogóle nie łączy się jakieś tam choroby, czy jakieś dysfunkcji z emocjami, czy z naszą przeszłością, z naszą postawą. Nie ma tego aspektu psychosomatyki obecnego, tylko to jest taka świadomość, że jak to się też fajnie mówi, że tam choroba nie wybiera niby, czyli taka świadomość, że tam do nas przychodzi losowo jakoś i to nie mamy na to wpływu, że to jakiś tam jest przypadek, a to nie jest tak, to, że jak ktoś już zachoruje, no to do tego doprowadziły konkretne właśnie jakieś wydarzenia, konkretne emocje, przekonania. Oczywiście też tam jakiś styl życia czy dieta też ma wpływ, wiadomo, ale głównie to jest po prostu to, co się działo w nas przez dłuższy już czas, przez wiele, wiele lat, aż w końcu doprowadziło do tego, że to się zamanifestowało już na poziomie fizycznym. Więc to jest bardzo ważne, ale jak mówiłaś, to totalna biologia, czy też chińska medycyna, nowa medycyna germańska, to tego jest teraz bardzo dużo i w internecie, i książek, więc też polecam lekturę tego typu treści, ponieważ bardzo to otwiera oczy i też pokazuje, no jak same nasze i zachowanie, i emocje, i postawa, i te relacje właśnie z dzieciństwa też często, to nawet często też nawet w naszym rodzie, że jak było coś między naszymi tam dziadkami, babciami, takiego nieharmonijnego, czy konfliktowego, opór był też w tej energii, to też potem idzie po tym drzewie rodowym tam niżej w dół i to przynosi się energetycznie. I często jest tak, że nasze obecne jakieś tam dolegliwości, i te fizyczne, i takie bardziej emocjonalne, psychiczne, są spowodowane jakimiś tam nieuzdrowionymi wydarzeniami gdzieś w przeszłości, w rodzie naszym, więc to też jest bardzo ważne, więc no, tego typu wiedza na pewno fajnie otwiera oczy. Tak, czyli tu wchodzimy już, myślę, na epigenetykę, to czym się szczególnie zajmuje Bruce Lipton chyba, bo on mówi o tym, że tam o genach, to co powiedziałeś, te rodowe rzeczy, to zapisują się w genach, czyli my, wybierając tą rodzinę, rodząc się w danej rodzinie, wybieramy jakby tą dolegliwość rodową, dajmy na to, tak? Ale też nam nikt tego nie powiedział, że mamy wpływ, słuchajcie, na swoje geny i możemy też uzdrawiać się, czyli samouzdrawianie ponownie naszych genów. I te bzdury, które Matrix podaje, mass media, tak? Na przykład taka bardzo popularna, myślę, że często spotykana dolegliwość, rak piersi u kobiet. No i tylko to, nie wiem, czy pamiętacie słynną akcję Angelina Jolie, gdzie powiedziała o tym, że ona sobie po prostu dokona mastektomii, dlatego że jej matka miała raka piersi. Ja myślę, że to w ogóle była nieprawda, to po pierwsze, dlatego że to spowodowało, wiele kobiet poszło za nią, a poza tym bzdura kompletna. No posłuchajcie, no w ogóle tego, jak można sobie wymyślać jakąś chorobę, albo bać się jakiejś choroby, tak? To jest już przyciąganie do siebie. My tu już powinniśmy wiedzieć to energetycznie. Tak. I ta świadomość jest też w dalszym ciągu bardzo niska w społeczeństwie, nawet jeśli chodzi o takie te choroby dziedziczone, te genetyczne tam po przodkach, to też zauważ, że wiele osób całe życie się obawia, czy gdzieś tam w późniejszym wieku nie zachorują na to, co zachorowała tam babcia, czy dziadek, czy ojciec, czy matka. I to też jak popatrzymy na to z poziomu tej świadomości i tego, jak tworzymy rzeczywistość, to taka obawa i skupianie się myśli swoich własnych wokół tej potencjalnej choroby powoduje, że my to aktywujemy w sobie te geny, z tą chorobą związane. I potem większość ludzi, jeżeli też zachoruje faktycznie na to samo, co tam przodkowie, to uzna, że no to tak jest jednak, tak jest życie, że tam dziedziczymy to po przodkach, co ja miałem zrobić, a nie widzą te osoby tego, że same przez wiele, wiele lat poprzez swoją obawę i myślenie o tym, sam do tego doprowadziły też i to aktywowały, więc możemy zarówno, jak ta epigenetyka mówi, geny pewne, te takie dobre, uzdrawiające aktywować w sobie, jak tak samo możemy aktywować takie geny chorób, więc to kwestia bycia świadomym, wyboru i też pracy nad swoimi emocjami, myślami, więc no to jest bardzo ważny aspekt i dopiero jako tak społeczeństwo teraz na to się otwieramy i tak raczkujemy jeszcze w tym. No i w ogóle myślę, że ten temat samouzdrawiania to jest teraz taki temat bardzo na czasie. I ja to tak widzę, że ten potencjał samouzdrawiania, oczywiście on był zawsze nam dostępny, na przestrzeni tam lat jest wiele takich przykładów jednostek, co gdzieś się uzdrawiała sama, różnymi też tam technikami, tego też jest cała masa, to zawsze było dostępne. To nie było tak, że to było zablokowane i tego nie szło zrobić, to szło, tylko teraz dopiero tak ewolucyjnie wraz ze wzrostem świadomości otwieramy się na to jako społeczeństwo poprzez taką pracę nad sobą wewnętrzną, aby to się po prostu przejawiło w nas już na
szerszą skalę jako taka naturalna umiejętność, którą zawsze była. I to jest właśnie też fajne, że o tym teraz mówimy, bo to jest takie bardzo też zbieżne z czasem, w którym jesteśmy i myślę, że ten rok i chyba tak poprzedni jeszcze, to na poziomie energetycznym też nastąpiło takie pewne otworzenie się w kolektywie na tego typu właśnie umiejętności, zdolności i świadomość, więc no, no idziemy na fali czasu teraz z tym no tematem. Ja oczywiście, słuchajcie, tu zobaczyłam od razu taką babę staruchę, czyli tą szeptuchę, która przychodzi do niej, tak, pacjentka, klientka, ktoś tam zainteresowany, chory, no i ona coś tam robi i tak przez lewe ramię spluwa, tak, i mówi, że tak, już jest wszystko dobrze. Czyli to zobaczcie, to też jest samo uzdrawianie, tak, czyli tak generalnie, no nie wiem, czy to może ty powinieneś powiedzieć, co wywołuje, tak, co wywołała ta kobieta, ta starsza pani, która jest w oczach tej pacjentki autorytetem i mówi do niej, że już wszystko, idź do domu, nie wiem, nasyp sobie sól na wycieraczkę, jeszcze tam im więcej czynności zada, tym będzie lepiej, jak ta osoba wykona, tak, bo to jest w materii właśnie, potrzebne jest to działanie w materii, dlatego też wykonujemy rytuały, no i nagle ona zdrowieje. I co się dzieje wtedy? Co uruchamiamy? No to tak, z tego co ja to tak widzę, to generalnie te wszystkie choroby, dysfunkcje, one najpierw powstają na poziomie energetycznym i z biegiem czasu dopiero się manifestują fizycznie w ciele. I to, co taka pani robiła, to tak w skrócie oczywiście mówiąc i mocno też uogólniając, no bo to też każdy tam ma swoje jakieś metody i tak dalej, ale ja to widzę tak, że to po prostu była praca na poziomie energetycznym ciała tej osoby drugiej chorej, za pomocą techniki tam konkretnej, czy też słów, no bo słowa to też są informacją i jeżeli ktoś wie, jest uzdrowicielem i wie, jak za pomocą właśnie też intencji, słów, jakichś takich swoich technik wpływać na matrycę energetyczną pacjenta, no to może to robić, że tam przywróci przepływ energii, odblokuje pewną blokadę, czy tam zharmonizuje, zrównoważy, co się zamanifestuje w ciele bardzo szybko lub też z czasem, to też zależy, jako powrót do zdrowia, jako uzdrowienie. Więc to tak w skrócie mówiąc, ten mechanizm tak działa, że po prostu my przywracamy ten porządek i harmonię, równowagę na poziomie energetycznym, tym, czy też dla jednych duchowym, to będzie to poziom duchowy, jak też często się mówi na przykład bardziej w tych kulturach Ameryka Środkowa, Południowa, to takie szamańskie, indiańskie, że chociaż to nie tylko tam, to też wszędzie na Ziemi w sumie, że takie wyleczenie z choroby takiej fizycznej, to ono musi nastąpić na poziomie duchowym najpierw, że to jest tak, praca na poziomie też tam duszy. Czyli tak, to jest ta praca na poziomie tym subtelnym, energetycznym, gdzie jest ta cała przyczyna choroby, a nie ten objaw zewnętrzny, czyli ta dolegliwość już w ciele fizycznym, czyli to jest praca z samą przyczyną, więc tak w skrócie ta pani robi. Jeszcze ja doszłam kiedyś do takiego wniosku, że tam no te wszystkie zabiegi no są potrzebne po to, żeby w nas wyzwolić tą wiarę w to uleczenie, tak? Że ten moment taki następuje, że właśnie to te wszystkie rytuały, czy działania, czy zabiegi, to wszystko podziała, nawet amulety podziałają. No słuchajcie, wszystkie herbatki, łapki, tak, czarcie, no nie możemy wymieniać tutaj. To wszystko jak najbardziej działa i to tylko, żeby w to uwierzyć, tak? Zależy, kogo jesteśmy w stanie do tego przekonać. Ja myślę, że to też jest samo uzdrawianie. Bo właśnie tą, jeszcze no parę lat temu już, jak poznawałam kamienie i kamienie, olejki eteryczne, czyli zapachy, bo zapachami też się oczywiście leczymy, bo to zobaczcie, to są wszystko częstotliwości, tak? Kamień, określony minerał, ja mam tu na przykład, słuchajcie, cytryn i on są w stanie zbadać w tej chwili już naukowcy, że dany kamień czy dany przedmiot wibruje na określonej częstotliwości, czyli wysyła jakiś sygnał do człowieka, tak? Oczywiście no przede wszystkim wiara musi być, bo słuchajcie, jak nie ma to i zablokujemy się przed wszelką energią, jaka do nas dopływa, także myślę, że wiara tutaj jest taką... Tak, no i to jest właśnie ten fundament i chyba od tego powinniśmy zacząć, jeśli chodzi o samouzdrawianie, że ta wiara, to co powiedziałaś, tak. I to też w naszej kulturze mamy tą wiedzę, przekaz też zostawiony, na przykład w słowach tam Jezusa, jak uzdrowił jedną osobę i powiedział jej, że to nie ja cię uzdrowiłem, ale twoja wiara, czy tam tak. Generalnie tam on o tej wierze mówił częściej, i ta wiara jest ważna nie tylko w samouzdrawianiu, ale nawet w kreowaniu rzeczywistości, w tym, co chcemy mieć tam w swoim życiu, co manifestować. Tak. No a uzdrawianie to też jest manifestowanie po prostu zdrowia, zdrowego ciała.
Więc ta wiara to jest kluczowa, fundament i też takie zaufanie do siebie, do swojego ciała. Myślę, że to też jest bardzo ważna rzecz, nawet na równi z tą wiarą, jeśli chodzi o samouzdrawianie, żeby się otworzyć na ten potencjał samouzdrawiania w sobie, to bardzo ważne jest no to takie głębokie zaufanie do tego, że nasze ciało ma tą zdolność wrócenia do równowagi, że ciało jest doskonałe, jest inteligentne, że ciało jest stworzone przez większą inteligencję niż my sami jesteśmy nią i takie samouzdrawianie to nie jest coś dla naszego ciała trudnego czy niezwykłego, tylko to jest norma, więc ja myślę też, że to zaufanie do siebie i do swojego ciała, czyli do tego, że my jako ta świadomość możemy się uzdrowić i że ciało ma tą umiejętność, to jest bardzo też ważne, takie bycie w głębokim zaufaniu. Tak, no przede wszystkim właśnie wiara. Bardzo, no dobrze, to już mamy, to może powiemy o jakichś takich, no wiara, ale też o takich, no nie wiem, przed chwilą coś miałam na myśli, słuchajcie, taki trik jakby też związany z wiarą, ale na jakich właśnie, do jakich też obszarów możemy się odwoływać, czyli co możemy uleczać, tak? To, co wspomniałaś o Jezusie, tak? Wiara czyni cuda. To już wiemy, no oczywiście Kościół to wykorzystał na swoją stronę, że wiara tutaj w Kościół i tak dalej, w te wszystkie prawdy, ale tu chodziło w tym powiedzeniu to, co przekazał Jezus, że wiara czyni cuda, czyli jeżeli my uwierzymy, że cuda się będą wydarzać, to jak najbardziej będą się wydarzać, coś co niemożliwe, czyli w każdym dziale jakby życia. Nasza wiara jest jakby fundamentalna w samozdrowieniu. Ja widzę wiarę też jako używanie potencjału naszego serca. Mhm. I też z jednej strony umysł również, no bo zawsze za wiarą się kryją jakieś myśli. Jeżeli wierzymy w coś, to generujemy od razu jakieś myśli. Na przykład no będę zdrowy, czy uzdrowię tam jakąś część organizmu. Tu w przypadku zdrowia teraz mówię, więc zawsze za wiarą się kryją jakieś myśli. Czyli tu już używamy tego potencjału twórczego, że wierzymy w coś, czyli już koncentrujemy się na jakimś obszarze w nas. Ta uwaga idzie na ten obszar, że uda mi się, że będę zdrowy w czymś konkretnym. Czyli idą te myśli. No i wiara to też jest takie te przekonanie, ta energia już magnetyczna, która z serca wychodzi bardziej. I ona jest jeszcze ważniejsza niż te same myśli. To o tym też już mówiliśmy kiedyś, że można o jednym myśleć sobie, tam wizualizować, że się będzie zdrowy na przykład. No i kwestia jest tego, czy my w to wątpimy, czy wierzymy. To jest całkiem inny też sygnał z naszego serca i całkiem inna energia. Takie wątpienie powoduje, że no blokujemy tą manifestację na poziomie serca, bo ten sygnał nie jest serca koherentny z naszym umysłem, więc to, co jest wtedy w umyśle, jest blokowane, no bo w to nie wierzymy, czyli wątpimy. No a wiara to jest ten taki już, ta taka energia magnetyczna, która pcha tą manifestację i ją zasila, czyli właśnie to, co jest w umyśle, jakaś myśl konkretna, wyobrażenie podlane, podsycane tą wiarą, powoduje, że to się manifestuje wtedy w naszym życiu, więc ja właśnie widzę tą wiarę jako takie te prawidłowe używanie potencjału i mocy serca w przeciwieństwie do zwątpienia właśnie, no bo też wiele osób właśnie tych afirmacji używa i uważają, że są nieskuteczne, ale to moim zdaniem głównie dlatego, że w tym sercu jest to zwątpienie, nie ma tej wiary, że tam mówią z każdego same tam regułki, że afirmacje, że są tym i tym, czy chcą tego i tego, ale nie ma tego potencjału właśnie w sercu, tej energii wiary, żeby to się stało. I taki prawdziwy mistrz już manifestacji, to nawet wchodzi w ten poziom już nie wiary, ale że wiedzy, że on wie, jest pewny, przekonany, że coś się stanie, ponieważ tak głęboko już wie, kim jest, ma taką świadomość i tak też głęboko wie i czuje, jak działa rzeczywistość, że ona jest lustrem dla naszej świadomości i manifestuje to, co po prostu wybieramy, że on nawet już nie potrzebuje wierzyć, tylko on wie po prostu, że to będzie, ma tą pewność i manifestuje to z miejsca. I tak pewnie było w przypadku tych opowieści tam Jezusa, jak uzdrawiał innych, czy manifestował, zamieniał wodę w wino i tak dalej, że to był ten poziom już mistrzostwa świadomości, że to po prostu doskonale wiedział, jak działa rzeczywistość i wtedy to się dzieje w sekundę, nie, że od razu też, więc no też do takiego poziomu dążymy wszyscy i też warto właśnie u siebie weryfikować, na ile jesteśmy bliżej wiary, a na ile bliżej zwątpienia, gdzie na tej skali jesteśmy między biegunem wiary a zwątpienia i też pracować nad tym, aby iść jednak w stronę tej wiary, więc to też jest takie bardzo ważne. Tak, no to właśnie powiedziałeś wiedza, ale wiecie, tu nie chodzi o tą wiedzę, jak
my myślimy tutaj tą zdobywaną wiedzę, tylko moim zdaniem właśnie też, że to wiem, ta wiedza to jest wyższy poziom tej wiary. Czyli najpierw wierzysz w coś, tak? Bo wierzysz, bo nie masz do końca wszystkich elementów z przestrzeni rozpracowanych, nie znasz wszystkich elementów, jak to zadziała, ale wierzysz, że bo już tak się stało, bo tak chciałeś i zadziało się w przestrzeni, czyli wierzysz, że możesz to zrobić. Natomiast jak już będziesz tą powtarzał, te czynności i będzie coraz częściej się to zdarzało i zaczniesz rozpracowywać ten mechanizm, jak to się dzieje, no to wejdziesz, tak jak powiedziałeś, na poziom tego wiedzy. Czyli ja już jak wiecie, jak już macham rączką czary-mary, no to już jest tutaj niby czary-mary, tak? Ale tak naprawdę ja wiem, że już wiem, jak wpływać na tą rzeczywistość, na tą materię i w tym momencie, no wiedza, tak? To już nie ma wątpliwości. Jakby nie ma próby, nie ma wątpliwości, tylko stanie się. Tak. I podejrzewam, że tak w kosmosie cywilizacje takie zaawansowane, z zaawansowaną świadomością, to one już żyją z tego poziomu wiedzy, doskonale zarządzają swoim umysłem i kreują tą rzeczywistość, że dla nich to jest normalne, bo tak działa rzeczywistość. Tak samo wiesz, jak my się nie zastanawiamy, jak chcemy na przykład włączyć światło w pokoju, czy jak pstrykniemy ten pstryczek, czy ono się włączy, czy nie. Tylko mamy tą wiedzę, że się włączy, no bo już je włączaliśmy 100 razy wcześniej, czy nawet 1000 razy i wiemy, że się włączy. Tak samo jak wiesz, chcemy podnieść swoją rękę i gdzieś mamy myśl, że podnoszę rękę w swojej głowie, to też się nie zastanawiamy, czy nam się uda tą rękę podnieść, czy to jest jakieś w naszym zasięgu, czy nie, czy tym razem nam się uda, czy nie uda, tylko ją podnosimy, idziemy za tym impulsem, który jest tam w mózgu, żeby ją podnieść i dla nas to nie jest nic nowego i dziwnego, tylko podnosimy, bo tak działa nasze ciało, tak działa też rzeczywistość i te cywilizacje podobnie myślą, tylko one to już tak tworzą rzeczywistość, że już mają w tym doświadczenie i też taka jeszcze ciekawostka, że no im ten wymiar jest wyższy też, tym te rzeczy się wszystkie manifestują szybciej, czyli jeżeli już ktoś wchodzi w tą wyższą wibrację albo gdzieś tam wyższej takiej przestrzeni żyje wibracyjnej, no to wtedy siłą rzeczy to, co myśli, mu się szybciej manifestuje przed jego oczyma, no i to też pomaga temu, aby wejść już w ten poziom wiedzy, z tego poziomu wiary w wiedzę, no bo widzi się dobitnie i szybko, że wow, to, co gdzieś jest we mnie, się przejawia na zewnątrz, więc to jest taka już autostrada jakby w jedną stronę, jeśli chodzi o rozwój świadomości, że z biegiem czasu, no to ta wiedza już musi się pojawić. No i my też jesteśmy teraz, jako tutaj rasa ludzka, na takim etapie, że idziemy w kierunku tej wiedzy, no ale jeszcze musimy przejść przez ten etap wiary, żeby sobie wzbudzić tą wiarę i też często wyjść z wątpienia, a nawet nie tyle z wątpienia, co wiele ludzi nawet w ogóle nie wierzy, jest totalnie zablokowany, że cokolwiek mogą zrobić, więc to też tam każdy jest w swoim też jakimś miejscu ewolucyjnym. Bezsilni. Tak, bezsilni, bez siły. Pozbawili się siły. Ale to sami na własne życzenie po prostu. Tak. Jak uznali, że nie mogą, no to nie mogą, no bo tak działa rzeczywistość. Mówisz i masz. No, manifestuje się to właśnie. Tak, tak mówisz, że nie możesz, to nie możesz. Mówisz, że możesz, to możesz. Czyli na tą chwilę, jeżeli już się otworzymy na tą manifestację, że coś tam możemy zrobić w swojej przestrzeni, no to przeważnie są jakieś to gadżety sobie wymyślamy, żeby coś było namacalnego, żeby coś było materialnego, żebyśmy się mogli tym posługiwać, bo to jak nam pozwala nam stworzyć takie warunki, przestrzeń, wiarę do tego, żeby się coś zadziało, tak? Łatwiej nam w to uwierzyć. No i to są oczywiście urządzenia, bardziej z Matrixa to leki, tak? Bo lek też nie pomaga, bo wiemy, że placebo podane, mnóstwo tych badań było zrobionych, że placebo, tak samo placebo jednej grupie było podawane, drugiej grupie leki i nieraz placebo lepiej zadziałało niż same leki. Także czyli co? W placebo jest właśnie tutaj udowadniana ta wiara. Co jeszcze tam? Przedmioty różne, tak? Czy uzdrowiciele, którzy na nas działają. Też zauważcie, jak uzdrowiciele działają. Oni zaczną uzdrawiać na jakichkolwiek spotkaniach, to jest najpierw pokazanie, dokumentowanie z przypadków. Czyli mówią tak, o tutaj przychodzi pan i opowiada, że na to był chory. On najpierw opowiada, jaką technikę. Czyli tam wszystko ta prelekcja poprzedzająca ten zabieg, ma doprowadzić do tego i oni czy wiedzą, czy nie wiedzą,
Niektórzy wiedzą, zauważyłam, że wiedzą, do czego to prowadzi, a niektórzy nawet nie wiedzą, że chcą skusić tego człowieka do tego, żeby się otworzył, żeby uwierzył, że może być uleczony, tak? No i ta prelekcja cała powoduje do tego, że aha, no to ty już to zrobiłeś, no to ja zaczynam wierzyć. I teraz w tym momencie się uruchamia samouzdrawianie. Tak. Także. Często umysł też potrzebuje takich logicznych dowodów, nie? Żeby uwierzyć właśnie i no dla niektórych osób jest to potrzebne, więc no jak to jest skuteczne, więc fajnie, żeby to, że tak jest. Ale myślę, że generalnie to też fajnie tak opisać by było ten nasz obecny stan jako cywilizacji, dlaczego my tego potencjału samouzdrawiania tak jeszcze nie wykorzystujemy. Moim zdaniem dlatego, ponieważ my totalnie jako społeczeństwo całe nasze żyjemy w tym paradygmacie oddzielenia i materii, że z jednej strony my oddzielamy nasz umysł od naszego ciała, jako osobne tam aspekty nas. Tak samo uznajemy w tym paradygmacie starym, że świadomość jest w ogóle jakimś wynikiem, wytworem biochemii, co nie jest prawdą, że ta materia ma tą nadrzędną rolę nad świadomością. I żyjemy w takim paradygmacie, gdzie nasza świadomość, nasz umysł, świadomość są zablokowane na to uzdrowienie, wiarę w to wszystko. I tak samo w to, że uzdrowienie do nas może tylko przyjść z zewnątrz, czy to przez tabletki, jak mówiłaś, jakieś przyrządy, ingerencje lekarza czy kogoś, uzdrowiciela. I to powoduje, że my sami nie możemy się uzdrowić, ale to tylko jest blokada w nas, w naszym umyśle, w przekonaniach. I kwestia, żeby teraz wyjść z tego paradygmatu i wejść w ten paradygmat już nowy, gdzie jest on całkiem odwrotny i to wszystko, co było wcześniej, się okazuje jakąś jedną wielką iluzją, gdzie już wiemy w tym paradygmacie, że to świadomość ma nadrzędną rolę, funkcję nad materią, że to świadomość wpływa na materię, na nasze geny, o czym mówiliśmy, że nasz umysł i ciało tworzą jedność, że możemy umysłem, mocą umysłu wpływać na ciało, że nasze myśli są twórcze. To jest bardzo ważne, że dla nas to jest oczywiste już, ale wiele osób tego dalej nie wie. A jak się tego nie wie, no to jak człowiek jest się w stanie uzdrowić, jak on nawet nie wie, że on wpływa na myślami swoimi czy uczuciami, więc to jest bardzo ważne, żeby też pojąć i się przestrajać. I myślę, że takim kluczem też do tego, aby móc się uzdrawiać, to jest taki stopniowy właśnie rozwój świadomości. Ja generalnie widzę ten potencjał samouzdrawiania jako coś, co się pojawia w nas, w ludziach i w całej rasie się pojawi na pewnym etapie, jako taki efekt uboczny wzrostu świadomości po prostu, tego procesu wzrostu świadomości, rozwoju duchowego, że jak świadomość się do pewnego momentu już rozszerzy, to ten potencjał się staje oczywisty i aktywny i warto nad tym pracować. I też myślę, że bardzo ważne jest poczucie siebie przy uzdrawianiu, czy my czujemy się właśnie tym bytem fizycznym, w ciele fizycznym i tym osobowym ja, tą osobą, którą tam jest się w tym ciele, wtedy jest się ciężej uzdrowić, jak się tylko tak widzi siebie samego, jako wiesz, materię i ten ego umysł, czy postrzegamy się jako już taki bardziej byt energetyczno-duchowy, jako coś większego niż nasze osobowe ja, jako ta dusza, ta świadomość i już jesteśmy zakorzenieni swoją świadomością w tym głębszym aspekcie siebie, żyjemy z tego poziomu, czujemy go i czujemy, że i wiemy i czujemy, że nasze ciało jest tylko pewnym przejawem, te fizyczne, nas samych, że jesteśmy o wiele głębiej w tym ciele i z tego poziomu, jak człowiek ma już świadomość w tym zakorzenioną, o wiele łatwiej jest się uzdrowić. To jest całkiem inny świat już niż ten pierwszy, który powiedziałem, więc to jest bardzo ważne też, z jakiego poziomu startujemy, jak sami siebie czujemy, kim jesteśmy i czym jest nasze ciało i co możemy, więc nad tym też warto pracować. Okej. Okay. Wspomniałeś właśnie teraz o cywilizacjach i wcześniej też, że te inne cywilizacje lepiej sobie z tym radzą, więcej mają już nie tej wiary, a wiedzy. No ja myślę, że dlatego, że mają, no są na wyższych wibracjach, ale to też myślę, że dlatego, że panują nad emocjami, bo teraz wyobraź sobie, że dają nam moc tego tworzenia i zmieniania, czyli to jednocześnie tą siłę zmieniania, no i teraz się zdenerwujesz, tak? Ktoś się wyprowadzi z równowagi, no to można trochę narozrabiać na tym świecie. Także tutaj ta praca nad tymi opanowania emocji. Tak, to jest bardzo ważne i fajnie, że to powiedziałaś, bo generalnie ja to uważam też za klucz, który w ogóle otwiera potencjał samouzdrawiania, że sprawne zarządzanie tym światem mentalno-emocjonalnym i myślami i emocjami jest warunkiem, który dopiero właśnie otwiera drzwi, aby się uzdrowić, bo zauważ, że ciężko jest wymagać, aby człowiek uzdrowił materię, swoje ciało fizyczne,
Jeżeli wcześniej nie jest w stanie zapanować i zarządzać sprawnie czymś bardziej takim lotnym, subtelnym, energetycznym, jak są myśli i emocje, na co ma większy wpływ, bo zawsze może, wiesz, zmienić myślenie, czy zmienić emocję odczuwaną w danym ciele. Więc to jest bardzo ważne, żeby najpierw stać się mistrzem w zarządzaniu myślami i emocjami. I to też jest ten etap, który teraz jako ludzie tutaj ogarniamy, w który właśnie wchodzimy teraz i nad tym pracujemy. I mając to na uwadze też, że większość chorób bierze się właśnie z myśli i emocji. To są przez wiele lat utrzymywane pewne wzorce myślowe, to są też przez wiele lat utrzymywane, pielęgnowane w ciele negatywne, nisko wibrujące emocje, to są też pewne postawy względem siebie samego, czy właśnie w relacjach przez wiele lat, za którymi stoją też konkretne myśli, wzorce myślowe, więc tak naprawdę myśli i emocje doprowadzają do chorób czy dysfunkcji. I no, żeby się uzdrowić, no to tak na logikę nawet, żeby ten potencjał mieć w sobie otworzony, no to najpierw trzeba stać się mistrzem swoich myśli i emocji. I to jest ten etap, w którym właśnie jesteśmy i warto nad tym pracować. Tak, czyli opanowanie emocji, myślę, że bardzo ważne, no bo wiecie, jak już chcemy dostać te moce nasze, które w zasadzie no, posiadamy cały czas, ja myślę, że na wyższym etapie nas, już nie na etapie, myślę, duszy, bo ostatnio to odkrywam pewne informacje, że dusza jednak jest związana tu z tym potencjałem takim niższym, aczkolwiek nadal związana jest ze wszystkimi naszymi, myślę, że wcieleniami, ale powiedzmy z tym duchem, z wyższym ja, jakkolwiek tam zwał, czyli tam już bliżej źródła, tak? Czyli cały czas to mamy w sobie, tylko jakby nie mamy tam jeszcze dostępu, bo nie jesteśmy, czy może, nie wiem, dotykamy tego zaledwie, nie mamy tam dostępu, bo jeszcze, nie wiem, nie wzrośliśmy na tyle, żeby tam się dostać, tak? Bo trzeba już być jakby czystym takim, pozbyć się niskich myśli, negatywnych, niskich wibracji i wtedy jakby zaczynamy rosnąć, zaczynamy wzrastać i wtedy mamy szansę dotknięcia tamtego, w cudzysłowie, nieba, tak? Czyli dotknięcia źródła i tych tak, energii. Tak, dokładnie, tak jest. I to trzeba zacząć zawsze od podstaw, fundamentów. Tak samo jak jest, wiesz, w szkole na przykład, jak ktoś chce studiować matematykę i gdzieś tam później pracować na poziomie jakichś tam, wiesz, całek, różniczek, pochodne, logarytmy różne, tego typu rzeczy, no to najpierw i tak musi zacząć od podstawówki, nauczyć się dodawać, odejmować, dzielić, mnożyć i tak dalej, te podstawy. No i tak samo my teraz musimy te podstawy takie ogarnąć, jak właśnie ta największa podstawa, moim zdaniem, zarządzanie myślami i emocjami i też zrozumieć to w końcu, że tak naprawdę miłość jest tą częstotliwością najwyższą, najpotężniejszą, która wszystko uzdrawia i to tak naprawdę jest takie proste w definicji swojej, trudniejsze w praktyce, żeby wybrać życie oparte na miłości z każdej możliwej strony, względem siebie samego, względem innych ludzi, czy żeby też całą swoją przeszłość uzdrowić miłością, wybaczeniem, akceptacją i tak naprawdę to spowoduje, że my odzyskamy zdrowie, odzyskamy wigor, witalność i będziemy chodzili, wiesz, no, naładowani tą energią miłości i aktywuje nam się, wiesz, też umysł, DNA się aktywuje i tak dalej, to wystarczy tylko miłość wybrać i to jest fantastyczne, że teraz jest ten czas, gdzie budzimy się do tego i gdzieś tam wewnątrz nas, w każdym człowieku ta informacja przychodzi i takie też trudności, jakie teraz są wśród wielu osób, właśnie choroby różne, czy takie gorsze się czucie gdzieś na poziomie właśnie też mentalnym, depresje i tak dalej, to są tylko sygnały tam z poziomu też duszy i wyższej jaźni, aby jednak zmienić się, przewartościować, wybrać inny styl życia i wybrać w końcu miłość zamiast lęku, miłość zamiast agresji, czy to autoagresji względem siebie, czy względem innych osób, gdzieś tam też pochowanej, czasami takiej niewidocznej, więc to jest bardzo ważne i też myślę, i tak polecam, że jak ktoś dąży do takiego pełnego uzdrowienia, to żeby sobie zrobił taką też mapę swojego życia i zarówno tej swojej przeszłości i tak sobie rozpisał wszystkie relacje z ludźmi z przeszłości, nawet z którymi już tam może nie ma kontaktu, osoby, które gdzieś tam jakąś ważną rolę odegrały na pewnym etapie w życiu, czy też obecne osoby i żeby tak zastanowił się, jaka energia płynie między mną, a tą osobą właśnie, czy teraz, czy kiedyś, czy jest to wszystko uporządkowane, rozwiązane, czy tam nie ma dalej konfliktu. Posprzątane.
Posprzątane, dokładnie. Jeżeli jest, no to pracować z tą energią miłości, no bo to tylko nam przyniesie korzyści i to jest po prostu takie logiczne. No, każdy by chciał być zdrowy, pełen energii i siły, radosny, szczęśliwy i to kwestia tylko miłości, więc to jest takie i łatwe w teorii, ale w praktyce trudniejsze, ale też dożywamy do tego, myślę. Więc... Tak, ale myślę, że warto, tak? Warto, bo to jakby pozostawia nas wzorce jakiś wzór do naśladowania, tak? To, co zostało nam zapodane, jak byliśmy dziećmi. Dzisiaj chyba miałam taką rozmowę na temat właśnie takiego wzorca wymuszania, że nauczyliśmy się rodzic, to znajomy mi podał, rodzic płacze, przepraszam, dziecko płacze, żeby wymusić na rodzicu coś. No i jest ten wzorzec takiego i dostaje to dziecko. Najczęściej tak się dzieje, że to dziecko dostaje na skutek płaczu. Czyli tak, jak będę się nad sobą użalać, no i te, zobacz jaki, ja więc nie spotkałam się wcześniej, znaczy nie spotkałam się, nie zastanawiałam się wcześniej nad tym za bardzo, bo ja akurat w swoim życiu nie miałam tak, czyli nie miałam tego wzorca w swojej przestrzeni. Ale tutaj dziecko płacze, otrzymuje od rodzica i jaki mamy wzorzec. Jak ja będę się użalać nad sobą, to dostanę wynagrodzenie za to, zostanie spełnione moje chcenie. No i może też się dlatego bierze, że wiesz, w naszej kulturze jest tak, przynajmniej w Polsce bardzo często, że właśnie ludzie płaczą, narzekają, dlatego że oczekują chyba na to, że to zostanie im wynagrodzone albo zostanie przerwane to cierpienie. No to wygląda. Tak. No ja ogólnie jestem zdania, że większość takich tutaj dolegliwości, przypadłości czy takiego poczucia nieszczęścia w życiu, depresji czy też takiego cierpienia wewnętrznego, to się bierze z tych pierwszych lat życia, generalnie ze wzorców, jakie tam zostały gdzieś zaimplementowane, sposób wychowania też przez rodziców i wtedy dziecko już jest takie jakby zablokowane, się staje i też często straumatyzowane. Dla nas się wydaje, że to jest normalne, że jak się tam miało normalne dzieciństwo, niczego nie brakło, to już jest się szczęśliwym, ale to się później wszystko, to nie jest wszystko. Potem to wszystko i tak się w życiu przejawi, jakie wzorce wtedy zostały gdzieś w nas zakodowane i później to społeczeństwo jest tworzone przez dorosłych, którzy kiedyś byli dziećmi, później oni podobne wzorce gdzieś wprowadzają dalej. Sami też się stają nieszczęśliwi, więc tworzą nieszczęśliwy świat. Generalnie, żeby to właśnie uzdrowić tą przyczynę taką pierwotną też, no to jest ta relacja między dzieckiem a rodzicem i też teraz masa powstaje różnych i książek i jest masa autorów, osób, które mówią o świadomym rodzicielstwie, pokazują właśnie też różnicę między tym starym sposobem wychowywania. Te wszystkie wzorce od strony energetycznej opisują, to jest mega ważna praca i fajnie, że takie osoby są. I tam warto takie coś sobie studiować i też bardzo wyraźnie widać związek, jak wzorce właśnie wprowadzane wtedy pomiędzy dziecko a matkę, bo to też często potem dziecko od swojej strony też takie wzorce, jak ty mówiłaś, z tym wymuszaniem i całą masę innych wzorców też wpuszcza, jak one później dominują w świecie dorosłych ludzi, jak cały też system na tych wzorcach jest oparty, więc no, świadoma edukacja, świadome rodzicielstwo to też jest podstawa i myślę, że wiele obecnych takich wśród ludzi chorób czy dolegliwości, to właśnie ma swoje korzenie gdzieś w dzieciństwie, w tych pierwszych latach, więc to też warto też ten temat zgłębiać. Czyli co, ważne jest, żebyśmy zauważyli te wzorce myślowe, jakby zaczęli rozpoznawać wzorce myślowe, czyli te programy, które wpłynęły do naszego życia w dzieciństwie i rozpoznać, czy nam służą, czy nie, i je uzdrowić, tak? Czyli znowu, samo uzdrawianie, możemy sobie na to pozwolić. Tak, no dokładnie. To chodzi o świadomość, o rozpoznanie w sobie pewnych wzorców i pracę z tymi wzorcami z poziomu tego uzdrowienia, czyli z poziomu miłości, z tego światła, akceptacji, przebaczenia. I też często sama świadomość, że jak się pewne wzorce rozpozna w swoim życiu, że gdzieś się je tam nabyło kiedyś, czy to w dzieciństwie, czy trochę później i dalej się je ma, samo rozpoznanie i wyjście z tych wzorców poprzez zmianę na inne wzorce, bardziej takie harmonijne, tak to nazwijmy, i zgodne z nami, powoduje, że też ta zmiana i uzdrowienie następuje, ponieważ no, zmieniliśmy w sobie pewne wzorce, które są informacją, są energią i zmiana na poziomie informacji i energii manifestuje się jako zmiana w naszym zdrowiu też, więc
Więc no to jest bardzo Czyli ważne. słuchajcie, żeby wam tutaj zobrazować, bo to najlepiej się zapamiętuje w historyjkach, ja uwielbiam tak jakąś scenkę przywołać. Czyli tutaj kontynuując tą scenkę z tym dzieckiem płaczącym, tak? Ja jako płaczące dziecko, kilkuletnie, pięcio, sześcioletnie, wymuszam na rodzicu kolejne rzeczy. No i po prostu matka, nie wiem, ojciec nie może wytrzymać tego krzyku i zamiast dać klapa albo, nie wiem, na groch rzucić na kolana, no to daje mi to, tak? No i wtedy ja sobie wyrabiam ten przekonanie, że okej, jak będę płakać, jak będę narzekać, jak będę ubolewać nad sobą, no to dostanę. I teraz jak to w dorosłym życiu rozpoznać teraz, czy mi to przeszkadza, czy nie przeszkadza? No więc ja w dorosłym życiu, jako to rozpuszczony bachor, tak, zaczynam właśnie narzekać wszędzie, bo czegoś nie mogę zdobyć, więc chodzę i płaczę do ludzi, tak, ojejku, bo jaką ja mam straszną pracę, a tutaj mi się to nie układa, a tu jest nie tak, tak, a nie mam pieniędzy, a nie mam tego, tak, i tak dalej. No i płacząc, narzekając na ten cały świat, a no myślę, że Polacy mają wybitne zdolności do tego, to chyba też jedni z lepszych jesteśmy wśród narodów świata, słuchajcie. Też nam się tutaj trafiło pierwszeństwo, chyba. No naprawdę, inne, jak spotkałam tyle nacji, to wiecie co, na innych rzeczach się skupiają, naprawdę Polacy są wybitnie, jakby nie przyznają, zawsze się skupiają na tych negatywnych rzeczach. No i teraz jak to rozpoznać, że to jest wzorzec, który ja nie chcę tego doświadczać? No wyobraźcie sobie, że idziecie do pracy, do szkoły, do pracy, na imieniny, na przyjęcie, nie wiem, na basen, na spacer i spotykacie osoby. No i zaczynacie się wymieniać informacjami, następuje konwersacja. No i może na początku jeszcze niekoniecznie, ale już po 15 minutach, o, bo wie pani, no ja to jestem taka chora, tak, mnie boli, tak, i bo się dowiedzieliśmy na przykład, że ona jest pielęgniarką. I teraz, czy tobie odpowiada słuchanie tych narzekań? I tu można rozpoznać, czy ty chcesz w takim świecie żyć, bo ty wysyłasz te narzekania w eter, więc z powrotem przychodzi do ciebie to samo, nic innego nie dostaniesz. To ci pokazuje jakby, że to jest do zmiany. Także zauważajcie, co was irytuje z tego, na przykład tutaj, jeżeli chodzi o te wzorce do odkrycia i to jest znak, że to ja też to robię i to jest do usunięcia, czyli wyjście z tego programu. Tak, tak. No i tutaj znowu świadomość jest kluczowa i też samoobserwacja. Ja o tym nagrałem teraz właśnie na moim kanale odcinek o samoobserwacji, jakie to jest ważne. I ja generalnie uznaję, że można wyjść ze wszystkich wzorców, takich destrukcyjnych, ograniczających nas, blokujących, tylko trzeba tego chcieć i trzeba chcieć być świadomym, trzeba chcieć je zauważyć. Jeżeli osoba ma w sobie intencje i takie szczere pragnienie, że chce rozpoznać w sobie wszystkie wzorce, jakie ją ograniczają, i pracuje nad tą samą obserwacją, żeby po prostu być czujnym i tam weryfikować w sobie, co jest wewnątrz nas, no to myślę, że jeżeli te pragnienie zostanie utrzymane, ta intencja rozpoznania i wyjścia z tych wzorców, ona będzie taka stała i utrzymana każdego dnia, no to siłą rzeczy, no jak to się mówi, nie ma bata, aby z biegiem czasu tych wzorców sobie nie uświadomić, nie zauważyć, ponieważ ta intencja jest cały czas, że chcemy zauważyć, to w końcu zauważymy. No i wyjść z nich ostatecznie, nie? Więc to kwestia jest intencji, pragnienia i po prostu czujności, samoobserwacji i bycia świadomym, więc no, moim zdaniem to wystarczy już, żeby po prostu wyjść z tego, plus no wiadomo praca nad sobą i takie też zaangażowanie w proces jest bardzo ważne, więc no tylko chcieć i robić, nie? Więc to jest to. No i myślę, że tutaj tak dotknęliśmy tylko tematu, bo tak się zastanawiam jeszcze z jakich dziedzin, ale tu jeszcze taką rodzyneczkę na koniec, myślę, że wspomnę, żeby nawiązać do naszego przyszłego spotkania. Natomiast chodzi o medytację, tak? Czy medytacjami też możemy no, wpływać na tą zmianę? Tak, oczywiście. No, myślę, że to jest bardzo potężne narzędzie i tu też można wspomnieć o wielu medytacjach, czy takiej klasycznej, nazwijmy to, że tam się wyciszamy, zamykamy oczy, czy też są takie medytacje prowadzone bardziej, gdzie jest jakiś autor, lektor, który nas prowadzi przez nią i tam też są często tematy samouzdrawiania, więc można fajnie się w tym wspomóc. A jeśli chodzi o taką klasyczną, no to myślę, że po pierwsze ona fajnie pomaga pod tym kątem, że
niweluje w nas stres, harmonizuje nasz umysł, wycisza nas, a często przyczyną choroby jest właśnie ten stres, czy te emocje negatywne tak zwane. Tak. Więc jeżeli ktoś chce w sobie taki potencjał zbudować, aby już przestać się stresować, czy przestać w ciągu dnia takie te negatywne emocje automatycznie w sobie tak nawykowo odgrywać i odtwarzać, no to medytacja na pewno jest świetna, taka regularna, codzienna, aby ten potencjał w sobie zbudować, żeby się nie stresować i wejść w taki ten spokój, też zaufanie, więc to jest bardzo ważne. No i też fajnie pomaga pod kątem to, co mówiliśmy teraz, obserwacji tych różnych wzorców w sobie, że taki wyciszony umysł, czujny, powoduje, no, że zaczniemy widzieć samych siebie z innej perspektywy, z szerszej, więcej w sobie zauważać, no i siłą rzeczy też zaczniemy zauważać to, co nas gdzieś tam hamuje, blokuje, zniewala, czy powoduje choroby, więc to jest bardzo ważne. I sama medytacja jeszcze pod innym kątem to kontakt z ciałem. Jeżeli wejdziemy w medytacji odczuwanie własnego ciała, tam miejsce po miejscu, od stóp, przez nogi, po tam głowę aż i później, żeby całe ciało czuć w nim światło, energię płynącą i to życie, które jest w nas, no to siłą rzeczy takie przywrócenie kontaktu świadomego z ciałem również już z automatu nasze ciało uzdrawia, harmonizuje i ten przepływ energii w ciele jest stopniowo odblokowywany, więc to są takie rzeczy, no ale jest ich o wiele więcej, więc to można mówić też na ten temat więcej. No to tak gwoli zaczęcia, słuchajcie, na prowadzenia. Tutaj już kiedyś, pamiętacie, z Kamilem robiliśmy medytację. Kamil prowadził taką krótką, także może wrócimy do tego. Myślę, że się podobało. Może następne spotkanie zaczniemy od tego. Także piszcie ewentualnie, czy chcielibyście coś takiego. To przygotujemy. Ja jestem, słuchajcie, po tygodniowych medytacjach, także w ogóle odlot totalny, dlatego myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Czyli co? No, to troszeczkę podaliśmy. Uzdrawiajcie się, panujcie nad emocjami, starajcie się rozpoznawać, czy to wam służy, czy nie. Poszukajcie sobie w międzyczasie, za czym wrócimy, jakiejś medytacji, zobaczcie, jak to na was działa. No i co w takim razie? Dziękuję ślicznie, do następnego i zapraszamy na następne spotkanie, właśnie medytacje. Również dziękuję, pozdrawiam wszystkich serdecznie, no i do zobaczenia w kolejnym odcinku tutaj naszym. Dziękujemy.